Cześć wszystkim. Witamy po dłuższej przerwie w kolejnym filmie z unboxingu. Po wielu udanych rozgrywkach w 7 cudów pojedynek zdecydowaliśmy się na zakup tych dodatków. Mamy dodatek Agora, w którym bardziej się skupimy na polityce i intrygach, oraz dodatek Pantheon, gdzie będziemy zdobywać względy bogów albo poczuć ich gniew. Brzmi groźnie. To co, otwieramy? Otwieramy. Nożyczki. Tym razem jeszcze są przygotowani. No, zaczniemy od Panteonu. Zobaczmy, co tu mamy. Standardową instrukcję. Taką bardzo malutką. Na 15 stron, ale ksiąga duża. To co, wypraski? Mamy tu żetony postępu. Dodatkowe, tak? Jakiś żeton węża. To są chyba żetony mitologii. Mamy jakiś pokazuje, Ankh. Które... Aha, No, czyli egipski bardziej. egipska, tak. Tutaj mamy Rzym, Wikingów. Tutaj grecka, grecka, tak. A to jakiś Nie taki wiem. Pegas, co to jest? Tak. Nie wiem, może to jest jakiś... No, zobaczymy. Mamy planszę Antonu. W trakcie gry pewnie rozkminimy co i jak. Pion Minerwy. Minerwa? Nie, to jest chyba meduza. Według instrukcji Minerwy. Okej. Do spisywania punktów. To takie samo w sumie jak w tej podstawowej wersji. Tu mamy jakąś nową akcję. Aktywacja karty z Panteonu. Okej. I nowe przygotowania. Epok. Mamy dwa cudy. Sanktuarium i Boski Teatr. Dodatkowe, tak. Tak. A te karty? Są karty wielkich świątyń. Egipska, aha, rzymska, grecka, fenicka a, fenicka. I mezopotamska. Mezopotamska. No, ten taki dziwny kuń, to kuń, był mezopotamska. Kuń Pegas. A ten statek myślałem, że to wikingowie, a to fenicka. A to fenicka. No i w sumie wszystko, tak? Nie, nie wszystko. To jeszcze, mamy 15 a, kart. A, jeszcze tego nie otworzyliśmy. No to zobaczmy. No tutaj mamy. Karty bóstw, jakaś brama, Afrodyta, Zeus, Hades, Neptun, Mars, Minerwa, Anubis, Ra, Izyda, Nisaba, Enki, Isztar, Baal, Astarte, nie kojarzę, Tanit. Ale Świta. Właśnie, a Minerwa może to jest rzymskiej po prostu meduza? Obczajmy później. No dobrze, zobacz, a wojowniczka. No, no zobaczymy. Zobaczymy. No tu w każdym razie widzę wizerunek medusy. Tak, to prawda. I tu mamy Agorę. Czyli rozgrywki polityczne. Podobna instrukcja. Trochę więcej stron, aż 19. No ale czcionka, czekaj, może tutaj mało tekstu. Rozdzielmy, tak? Te rzeczy, które są tutaj do... Tylko jednego dodatku wrzucimy sobie na razie. I co my tu mamy? Mamy znaczniki militarne, kolejne postępu, przestępczość zorganizowana, korupcja oraz 16 żetonów dekretów. To oczywiście plansza. Plansza naszego senatu. O. Nawet tutaj mamy namalowanych posłów czy senatorów. Tu mamy kosteczki srebrne i brązowe. Dosłownie takie jak w Terraformacji. Tak, tak. Dokładnie. To są znaczniki wpływu. Oczywiście do spisywania wyników. Ile już będziemy mieć tych natasików?
Tu mamy karty. 16 kart w spisku. Co? Tak, karty spisku, szantaż, wymuszenie, wywłaszczenie, oszustwo, obskurantyzm, zamach stanu. Tak to jest tego trochę. Będziemy spiskować. Mamy kolejne dwa cudy. Turia i Julia? Nie. Kuria Julia. I Knossos. Knossos. No to do układania, druga epoka, trzecia. Pierwsza. Czyli tutaj nie ma żadnych dodatkowych akcji. I to pewnie karty już senatorów. 7 kart polityków i 6 spiskowców. No są jakoś wyróżnione, które nie, są polityków? Nie, 6 jest spiskowców. Pewnie będzie to, a to jest polityków. I politycy, czyli białe karty. Aha, i czy jest zaznaczone, w której części oni senatu się znajdują, tak? Tak, tak by na to wyglądało. Tak to wygląda. No i tyle. Już nie mogę się doczekać na kolejne rozgrywki i w końcu musimy też nagrać naszą rozgrywkę na podstawkę, żeby też podzielić się z widzami. Dokładnie. Taki jest przynajmniej plan. Taki plan na przyszłość. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Postaramy się poprawić i dodawać filmiki regularnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.